to jest temat dnia. Piotr Otremski, dzień dobry. Naszymi gośćmi są Marta Trawińska z Fundacji imienia Heleny Kmieć. Dzień dobry. Witam, szczęść Boże. I ksiądz Adrian Żądło, salwatorianin. Szczęść Boże, witam szczęść Boże. Wszystkich. Salwatorianin, dodajmy, z regionu warszawskiego, wolontariatu misyjnego Salwator. Dokładnie, jako ksiądz posługujący w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela na warszawskim Okotowie, jestem odpowiedzialny za region warszawski wolontariatu misyjnego Salwator. Dzisiaj będziemy wspominać świętej pamięci Helenę Kmieć. Minął rok od śmierci młodej wolontariuszki w Boliwii, zamordowanej w Boliwii. Proszę księdza, co nam przyniósł ten rok? Jakie owoce wydała ta śmierć? Pewnie jak popatrzymy na przekaz medialny, to kwestia śmierci Helenki, wiadomo, w jakiś tam sposób w tej przestrzeni medialnej można by powiedzieć, że nie istnieje. Przy okazji właśnie rocznicy śmierci sobie przypominamy, ale zawsze trzeba patrzeć na serca, na konkretne historie ludzi, no dzięki którym oni, dzięki tej właśnie śmierci Helenki starają się zmieniać swoje życie i odkrywać też powołanie do wolontariatu misyjnego, powołanie misyjne. Więc myślę, że ta śmierć Helenki, tragiczna śmierć, jej piękna też posługa, to całe jej piękne życie, dzieło nadal przynosi błogosławione owoce i pewnie trzeba by tutaj popatrzeć od strony takiej tego, co wniosła w życie Kościoła, w życie konkretnej wspólnoty tego wolontariatu misyjnego, a te owoce, myślę, Marta się tutaj zgodzi. Marta Trawińska była na misji z Heleną Kmieć. To jaką osobą była Helenka? Tak, dokładnie, byłyśmy razem na misji na Węgrzech. Była to zarówno moja, jak i jej pierwsza tak naprawdę posługa na misjach. Helena była osobą, która na pierwszy rzut nie wybija się jakoś bardzo z tłumu, ale przy bliższym poznaniu bardzo zyskiwała. Była bardzo skromna, tak naprawdę o wszystkich jej naprawdę niezliczonych talentach dowiadywaliśmy się przez przypadek. Ona się nigdy sama nimi nie chwaliła. Była bardzo towarzyska, lgnęła do ludzi, chciała z nimi zawsze być i do tego właśnie dzieliła się tym wszystkim, co miała, i śpiewem, i umiejętnościami z drugim człowiekiem. A Fundacja imienia Heleny Kmieć czym się zajmuje? Fundacja zajmuje się przede wszystkim pomocą dzieciom i młodzieży na placówkach misyjnych, którzy zmagają się z wieloma problemami, takimi jak na przykład głód, bieda czy brak edukacji. I fundacja ma za główny cel właśnie pomóc tym dzieciom, choćby poprzez program stypendialny, który właśnie w rocznicę śmierci Helenki został inaugurowany. To jest pomoc dla wolontariuszy, czy dla tych, którym wolontariusze pomagają na misjach, żeby była jasność? I taka, i taka. Na początek fundacja oczywiście za jeden z głównych celów ma też pomoc i wolontariuszom, jakby pomoc im w przekazywaniu tej pomocy, ale na początek skupiamy się na bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży właśnie poprzez program stypendialny. Czy ksiądz Adrian Żądło jest jednym z tych, którzy wysyłają młodych ludzi na misję? Generalnie ja właśnie odpowiedzialny tutaj za region warszawski, no do pomocy mam jeszcze tak zwanych dwóch liderów świeckich, zajmuję się bardziej formacją, ale duchową, czyli spotykamy się co miesiąc na tak zwanych spotkaniach regionalnych i wtedy jest msza święta, jest konferencja, jest adoracja, wspólna modlitwa, nabożeństwa okolicznościowe, czy też korzystanie z sakramentu pokuty. Ale generalnie ja zajmuję się bardziej przygotowaniem od tej strony duchowej. No i jeszcze jest takie przygotowanie zupełnie inne, warsztatowe, ale to bardziej dokonuje się, tak myślę, na spotkaniach ogólnopolskich, bo wolontariat misyjny dzieli się, tak jak wspomnieliśmy, na różne regiony. Jednym z nich jest region warszawski. Helenka, o ile się nie mylę, należała do regionu śląskiego, który siedzibę ma w Trzebini, przy Bazylice Salwatorianów i tam właśnie spotykają się też
członkowie regionu ze Śląska. Tutaj Marta jest przedstawicielką regionu wrocławskiego, więc spotykają się przy naszym seminarium salwatorianów, ale oprócz tego raz bodajże na kilka miesięcy jest spotkanie ogólnopolskie, gdzie właśnie ci wszyscy wolontariusze zjeżdżają się w jakieś jedno konkretne miejsce, żeby poprzez formację duchową, ale także różne warsztaty przygotować się do wyjazdu aspekt. Na misję. Odpowiedzialność za tych ludzi. O poczucie odpowiedzialności i być może poczucie winy. Poczucie winy i odpowiedzialności. Ja myślę, tak tutaj przypomina mi się, bo rozumiem, że tutaj chodzi panu o śmierć Helenki, jakoby poczucie winy. Mi się przypomina zawsze to i dzisiaj sobie też tak rano czytałem nawet w swoim wywiadzie dla szkoły, w której uczyła się Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Gdzieś tam ostatnie sformułowanie jej było, że jej marzeniem jest wyjazd do Boliwii. Więc tutaj od takiej strony, patrząc formalnej, nic nigdy nie robimy wbrew jakiemuś członkowi wolontariatu. Ale można do Boliwii pojechać w bezpieczne miejsce i można do Boliwii pojechać w miejsce bardzo niebezpieczne. Ja myślę, że to miejsce było bezpieczne. To miejsce od takiej strony, tak po ludzku, to co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. To znaczy nie posłaliśmy w jakiś nieznany teren, tylko trafiły do sióstr służebniczek dębickich. Ochronka była miejscem bezpiecznym, tutaj myślę, że spokojnie można to powiedzieć, od strony takiego też ubezpieczenia i od strony formalnej tutaj żadnych przeciwwskazań nie było. Poza tym wolontariusze też są sprawdzani od strony takiej psychologicznej poprzez badania, tutaj pewnie Marta też może potwierdzić, więc nie jest tak, że posyłamy kogoś w ciemno, są to miejsca sprawdzone i w większości są to miejsca, gdzie posługują salwatorianie. Tutaj jak gdyby Helenka została posłana do sióstr, ale ona jak gdyby sama sobie wytypowała to miejsce, sama nawiązała relacje z siostrami, no i właśnie poprosiła, czy byłaby taka możliwość realizacji tej misji. A czym Helena Kmieć miała się tam zajmować, bo ona dopiero rozpoczynała swoją misję? Z tego, co jest mi wiadome, miała przygotowywać ochronkę dla dzieci, które tam właśnie z Kociabamby miały przychodzić i spędzać swój dzień, więc tak jak tam nawet te piękne zdjęcia były po śmierci, malowała kwiaty, to czy myła okna, przygotowywała całą ochronkę. Wiem też, że w dniu inauguracji tej ochronki miała wygłosić także przemówienie takie okazjonalne z okazji otwarcia, no ale niestety do tego nie doszło. Ksiądz użył takiej kategorii jak marzenie, że Helena Kmieć marzyła o wyjeździe do Boliwii. Wszyscy młodzi ludzie marzą o wyjeździe gdzieś daleko lub blisko, ale wolontariat to jest chyba coś więcej niż taki wyjazd krajoznawczy, chociaż mam wrażenie, może o tym za chwilę porozmawiamy, że czasem to się myli, więc gdyby młodego człowieka postawić przed wyborem wyjazdu na misję do, nie wiem, Zaklikowa w województwie podkarpackim, czy do Pasterzowic pod Szprotawą, a do Buenos Aires, to 90% co by wybrało? To ja tu może odpowiem na to pytanie, ponieważ myślę, że jest ono trochę bardziej złożone. Marzenia to jedno, ale jakby przygotowanie do misji jest bardzo wieloaspektowe, szczególnie do takiego wyjazdu na misję w postaci bycia wolontariuszem. Tutaj musimy skonfrontować wiele rzeczy. Po pierwsze, czy ta osoba nadaje się w ogóle do posługi w danym miejscu, bo często to są miejsca, do których potrzeba konkretnych osób z konkretnymi umiejętnościami. Język na przykład? Tak, choćby język, choćby konkretne umiejętności w postaci, przykład bardzo prosty, nie wyślemy do Kenii, do szpitala, do pracy osoby, która nigdy w szpitalu nie pracowała, albo nie ma jakiejś umiejętności do tego, żeby pracować w tym szpitalu. Nie wyślemy do Boliwii osoby, która nie mówi po hiszpańsku, więc jakby te umiejętności są weryfikowane. Myślę, że taka potrzeba serca, czyli jakby to nazwać to takie trochę marzenie, chociaż często to trywializujemy bardzo to słowo, ale myślę, że ono jest dość ważne, ma duże znaczenie, bo jeśli osoba nie chce tam jechać, nie ma takiej potrzeby serca, żeby pomagać w tym miejscu, no to
ciężko jest ją na siłę wysyłać, aczkolwiek musimy tutaj pamiętać o jakby możliwościach tej osoby. Tutaj akurat w wypadku Helenki i Anity praca w Boliwii idealnie pasowała do nich, bo obydwie mówiły bardzo dobrze po hiszpańsku, obydwie miały doświadczenie w pracy z dziećmi wcześniejsze, więc jakby tutaj ich praca i posługa w Boliwii miała sens, konkretnie ich. Ksiądz trochę mnie sprowokował tym powiedzeniem o marzeniu, bo to zawsze rodzi wątpliwości, że misja, która z natury jest służbą, no może być narzędziem do spełniania swoich właśnie marzeń. Tymczasem ktoś obserwujący z boku zapyta, zaraz, a w Polsce nie ma, to przy okazji chociażby pomocy imigrantom, uchodźcom wychodzi, czy w Polsce nie mamy też biednych dzieci, takich miejsc totalnie zapomnianych, opuszczonych, gdzie mogliby pojechać wolontariusze i się świetnie realizować, może trochę mniej tego aspektu krajoznawczy by był, ale poznawania świata by było. Ja myślę tak, że wolontariat misyjny Salwator tak naprawdę to jest wspólnota formacyjna, wspólnota ludzi, którzy oprócz właśnie tych marzeń, i dobrze, że oni mają takie marzenia, żeby gdzieś jechać, pomagać. Dzisiaj widzę coraz mniej ludzi jest właśnie o takich marzeniach, żeby jechać i pomagać. Każdy myśli sobie gdzieś jechać na wakacje i wypocząć, więc ja myślę, że nie można tego w takim kontekście negatywnym odczytywać, że miała takie marzenie, bo przypomnę, że już miała na koncie posługę na Węgrzech, w Rumunii, wcześniej w Zambii, więc no to też było jakieś takie konkretne starcie się z biedą ludzką. A co łączy Węgry i Zambię w takim razie, jeśli chodzi o potrzeby? Pani Marto, pani była na Węgrzech, ja i pani była w Afryce. Chciałam jeszcze nawiązać do tego wcześniejszego, co pan mówił odnośnie pracy i posługi na miejscu. Wolontariat misyjny, oprócz tego, że prowadzi właśnie takie wyjazdy w okresie wakacji w dalsze miejsca, pomaga również tu na miejscu, bo chcemy zaznaczać, to jest bardzo często duży błąd, że uważa się, że misje są tylko gdzieś tam, odległe, w bardzo dalekich zakątkach świata, bo misje są tak naprawdę wszędzie, gdziekolwiek, w każdym momencie. Można być misjonarzem zarówno w Zambii, w Afryce, jak i na własnym podwórku wśród swoich znajomych. Chyba i to najtrudniej też być tutaj. Właśnie, w takiej szarej codzienności najtrudniej być misjonarzem i te misje na co dzień, myślę, są tutaj najważniejsze i my też staramy się je podkreślać i poprzez taką całoroczną działalność też jesteśmy misjonarzami na miejscu, to znaczy angażujemy się w różne inicjatywy, zarówno charytatywne, jak i społeczne. Organizujemy często różne dodatkowe zbiórki na różne cele. Przede wszystkim świadczymy i pokazujemy ludziom, opowiadamy o misjach, zaznaczając, że są dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy chcą wyjechać na drugi koniec świata. A również w takiej, jakby to powiedzieć, liście wyjazdów mamy też placówki w Polsce, gdzie wolontariusze normalnie mogą pojechać do, z tego co pamiętam, w tamtym roku to była chyba Kudowa, Zdrój, na dwutygodniowy obóz dla osób niepełnosprawnych i to też jest również posługa misyjna. Ja tutaj się może wtrącę, tutaj może bardziej tak konkretnie. Wiem, że rzeczywiście są dziewczyny, które na przykład pomagają tutaj w kuchni wydawać też posiłki bezdomnym w Warszawie przy ulicy Miodowej. To jest takie dobro, można by powiedzieć, które gdzieś tam nie dzieje się tylko w blasku fleszy, tylko dzieje się właśnie w zaciszu. Jest na przykład u nas na terenie parafii chłopiec, do którego też bardzo poważnie chory, do którego też właśnie przychodzą wolontariuszki i odwiedzają, więc to jest takie, tak jak tutaj wspomniałem, dobro, które gdzieś tam dokonuje się w zaciszu. To w takim razie misje muszą być związane zawsze z ewangelizacją, bo wyobrażam sobie, że osobom niepełnosprawnym nie muszą pomagać wcale osoby wierzące. Myślę, że takim głównym przesłaniem, tym, czym dla mnie są misje, jak ja to odbieram przez całą moją posługę, misje to jest przede wszystkim dzielenie się miłością. Taką miłością pochodzącą od Pana Boga. Bo On na co dzień daje nam jej tak dużo, że no, bylibyśmy dosyć dużymi egoistami, gdybyśmy nie przekazywali jej dalej. Więc tak w najogólniejszych słowach, misje to jest po prostu dzielenie się miłością na różne sposoby. Nie musimy tego ograniczać tylko do pracy w szpitalu w Afryce, czy do czytania Pisma Świętego w konkretnym miejscu, ale wszystko, co
jakby może, za czym możemy dać słowa dzielenie się miłością tą od Pana Boga, tym są właśnie dla mnie misje. To teraz ważne pytanie. Czy salwatorianie i czy Kościół śmierć Heleny Kmieć postrzegają jako śmierć męczeńską? To jest bardzo skomplikowane pytanie. Nie chciałbym tutaj dawać jednoznacznej odpowiedzi, bo nie mnie to oceniać. Wiemy, że w toku też, zanim kogoś ogłosi się oficjalnie męczennikiem czy też świętym, jest cały proces, chociażby tutaj wspomnę księdza Jerzego Popiełuszkę, no dla których de facto chyba dla większości oczywiste było, że był męczennikiem, ale zanim Kościół oficjalnie się wypowiedział, to jest tutaj, jest to długi proces, skomplikowany. Ale mamy przykład księży zamordowanych w Peru, prawda, którzy zostali beatyfikowani. To jak w przypadku Heleny Kmieci to może się odbyć? Ja myślę tak, dla wielu osób i dla mnie osobiście jest osobą świętą. Myślę, że nie ulega to wątpliwości. Pytanie tutaj pewnie zostaje, czy była to śmierć męczeńska, jako że w obronie wiary tutaj trzeba konkretne prawne warunki spełnić, ale myślę, że nam to nie jest potrzebne. Helenka i tak nas inspiruje i tak myślę, że to wszystko, co się dzieje, tak jak wspomnieliśmy gdzieś po prostu w zaciszu, co może w ciągu tego roku nawet nie było rozgłaszane, nie było jakimś takim newsem, to wszystko świadczy o tym, że jej misja trwa nadal i że ona jest możliwa. Za chwilę obejrzymy krótkie nagranie, takie z natury. Helena Kmieć na dworcu kolejowym śpiewająca, ale wcześniej poproszę księdza o zapowiedź mszy świętej dzisiaj o 18:30 w kościele akademickim świętej Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Msza święta w intencji Heleny Kmieć. Mhm. Dokładnie, bardzo serdecznie tutaj z tej strony też dziękuję za gościnność księżom, duszpasterzom akademickim z Kościoła Świętej Anny. Tak właśnie chcieliśmy, taki był zamysł, żeby dotrzeć do, jak gdyby stworzyć możliwość większej ilości osób, które mogłyby przybyć na tą mszę świętą, pomodlić się w intencji Helenki, posłuchać też świadectw, bo dzisiaj też będzie świadectwo osób, które bardzo mocno były z nią związane, więc zapraszamy dzisiaj na 18:30 do Kościoła Akademickiego Świętej Anny na Krakowskim Przedmieściu. Takie hasło wyznaczyliśmy sobie, misja niebo. Myślę, że Helenka każdemu i każdej z nas przypomina, że każdy z nas jest powołany do tego, aby iść do nieba i to jest nasza jedyna droga. Telewizja Salve przeprowadzi transmisję z tego wydarzenia. Pani Marto, ten dworzec, gdzie to było? To był dworzec PKP we Wrocławiu. Cała akcja była akcją ewangelizacyjną, zorganizowaną i zaplanowaną podczas Forum Młodych, gdzie Helena właśnie prowadziła jeden z warsztatów. Podczas tego forum były to warsztaty misyjne. I to była akcja, która była dosyć już wcześniej przygotowana i jakby punktem kulminacyjnym był właśnie ten dworzec, gdzie Helena śpiewała. To jeden z tych ukrytych talentów. Jak tak, sądzę. Tak, choćby jeden. A pani była tam? Akurat nie byłam. Byłam na tym forum, ale nie z nimi wtedy na dworcu. To posłuchamy za chwilę Heleny Kmieć śpiewającej Słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem. A moimi gośćmi byli Marta Trawińska z Fundacji imienia Heleny Kmieć. Dziękuję bardzo. I ksiądz Adrian Żądło, salwatorianin. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To był temat dnia. Oglądamy i słuchamy Heleny Kmieć.